zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie dziś będziemy świadkami uroczystego nadania imienia generała Józefa Hallera i wręczenia sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców Szkoły. Zatem bardzo proszę oficera Wojska Polskiego, pana kapitana Bogusława Antasa, o dalsze poprowadzenie uroczystości. Panie, panowie, proszę powstanie z miejsc. Sztandary, proszę. Uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Radę Rodziców sztandar jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie pewnego wypełniania obowiązku wobec Boga, Ojczyzny i Ludu. Chlubne tradycje i godne naśladowania działania podejmowane w tej szkole są podstawą do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki oraz kierowania się w życiu wartościami przekazanymi przez patrona. Rada Rodziców Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych imieniem generała Józefa Hallera w Jaśle jasło dnia 18 października 2012 roku. Niniejszym proszę o poświęcenie sztandaru Jego Ekscelencję, księdza biskupa Edwarda Białyńskiego. Panie, panowie, proszę powstanie. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z nami. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Antoniego, patrona parafii, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie, panowie, proszę usiąść. Dziękuję bardzo serdecznie Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Edwardowi Białowskiemu za oświecenie sztandaru. O odczytaniu aktu nadania Zespołowi Szkół Usługowych Spożywczych w Jaśle imienia generała Józefa Hallera proszę przewodniczącego Rady Powiatu pana Bogusława Kręcińskiego. Uchwała numer
11/68/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Na podstawie paragraf 1 ust. 3 załączników nr 5a, 5b, 5d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 61, pozycja 624 ze zmianami w związku z artykułem 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dziennik Ustaw z 2004 roku nr 256, pozycja 257 z późniejszymi zmianami, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się szkołom, to jest Technikum nr 2, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, Technikum Uzupełniającemu nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, imię generała Józefa Hallera, ustalając ich pełne nazwy w następującym brzmieniu. 1. Technikum nr 2 imienia generała Józefa Hallera. 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 imienia generała Józefa Hallera. 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna imienia generała Józefa Hallera. 4. Technikum Uzupełniające nr 2 imienia generała Józefa Hallera. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Rady Bogusław Kręcisz. Z ogromną przyjemnością wręczę tę uchwałę pani dyrektor z najlepszymi życzeniami dalszego rozwoju tej szkoły. Nadania sztandaru Zespołowi Szkół Usługowych i Spożywczych imieniem generała Józefa Hallera proszę starostę Leśnickiego pana Adama Kmiecika. Akt nadania sztandaru Zespołowi Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Radę Rodziców sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny i narodu. Chlubne tradycje wychowanków Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki. Jasło, 18 października 2012 roku. Panie, panowie, proszę o powstanie. Proszę pana starostę Leśnickiego o dobranie aktu przekazania sztandaru. Wręczam sztandar ufundowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle pani dyrektor Renacie Skurcy. Thank you.
Sztandar jest symbolem historii i tradycji, jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości. Nasz szkolny sztandar ma kształt kwadratu. Awers, czyli główny płat sztandaru, jest w kolorze czerwonym. W środkowej części płatu jest orzeł biały w koronie, a wokół niego słowa generała Józefa Hallera: dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Anno Domini 2011 roku. Rewers, czyli strona odwrotna sztandaru, jest w kolorze kremowym. W środkowej części jest umieszczony portret generała Hallera, przedstawiający go w mundurze błękitnej armii. Wokół portretu generała znajduje się napis: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych imieniem generała Józefa Hallera w Jasiu. Sztandar z trzech stron jest obszyty złotymi frędzlami, zaś czwarta strona ma umocowania w celu zawieszenia sztandaru na drzewcu, który zakończony jest okuciem z metalowym orłem w koronie. Dziękuję. Podział sztandarowy Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w imieniu generała Józefa Hallera do przyjęcia sztandaru na podwyższenie wystąpi. Sztandar w Wasze ręce jako symbol najwyższej wartości, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i narodu. Niech generał Józef Haller, patron naszej szkoły, będzie dla Was wzorem do naśladowania. Przyjmujemy sztandar szkoły i zobowiązujemy się o niego dbać, sumiennie wypełniać nasze obowiązki i zawsze godnie reprezentować naszą szkołę. Panie, panowie, proszę usiąść. Proszę o zabranie głosu prezesa Krajowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Serdecznie dziękuję społeczności szkolnej i dyrekcji Zespołu Szkół za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość nadania Zespołowi Szkół patronatu i szkolnego sztandaru. Cieszy nas, hakowskich kombatantów, że wszystkie uroczystości związane z działalnością organizacji będących centrum życia publicznego, społecznego są okazją do różnorakich podsumowań, refleksji, a nawet konfrontacji oczekiwań, nadziei z rzeczywistością. Przy udziale kiedyś zbrojnego ramienia polskiego państwa powojennego Armii Krajowej, co traktowane jest jako fenomen w okupowanej Europie. Młodzi przyjaciele, nas, kombatantów, cieszy, że Zespół Szkół otrzymał od społeczności szkolny sztandar, który wspólnie z innymi sztandarami szkolnymi będzie nam przewodził we wszystkich działaniach i uroczystościach patriotycznych, zarówno rocznicowych, jak i pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych Waszej Szkoły. Tu pragnę przypomnieć ostatni werset wiersza Kazimierza Wyszyńskiego, pisany, gdy były trudne czasy polityczne dla byłych żołnierzy Armii Krajowej. Wiersz pod tytułem Rozwiązanie Armii Krajowej. Zwinąć chorągiew z masztu, krepą jest zasnuta, za dywizję rataje, pokrzeli, trąbuta. Pociąć sztandar w kawałki, rozdać wśród żołnierzy, na drogę niech wezmę, na sercu niech leży. Oby nigdy nikt nie musiał pisać takich wierszy o waszym sztandarze. Ten szkolny sztandar będzie was, młodzi przyjaciele, mobilizował
do krzewienia idei odrzyźnianego patriotyzmu. Niech napis na tym sztandarze leży wam na sercu w codziennej waszej pracy. My, jako obcy kombatanci, życzymy wam, byście zawsze wasze poczynania łączyli z treściami patriotyzmu. I tu pragniemy przypomnieć, że takie uroczystości zawsze traktujemy jako zachętę do pobudzania, refleksji, a nawet dyskusji w środowiskach młodzieży i dorosłych o potrzebie ciągłości tradycji i zachowań tych cech, które świadczą o tożsamości narodu. Młodzi przyjaciele, niszczący wpływ czasu, który przerzedza nasze szeregi, rodzi siłą rzeczy pytanie, kto i co po nas. Świadomość tego, co niesie czas i nieuchronność utraty możliwości działania nas interesuje. Dlatego kombatanci Jakowskiego Ruchu Oporu w czasie okupacji teraz mają nadzieję, że młodzi przyjaciele, a szczególnie harcerstwo, będą przejmować kanony ojczyznianego patriotyzmu. My, późno jesienni kombatanci, prosimy was, młodzi przyjaciele, bądźcie kombatantami tego pokojowego patriotyzmu. Bądźcie kolumbami. Jest taki wiersz pod tytułem Kolumbowie, którym werset trzeci ma taką treść, odezwę dowojennych Kolumbów. Nie wolno wam odejść przedwcześnie, dopóki młody las nie zapuści głęboko korzeni w polską ziemię. Dopóki jej nie pokocha, jak słowacki Mickiewicz, jak Sucharski, Kuleczycy, jak Akowcy i Szeregi. A przecież to członkowie zbrojnego oręża polskiego państwa podziemnego, później nazwani Kolumbami. My, młodzi przyjaciele, nasz sztandar organizacyjny koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle imieniem 5. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej dziś wita w gronie ojczyźnianych sztandarów także wasz sztandar Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Proszę, by nasz sztandar akowski oddał honorowy salut sztandarowi nowicjuszowi. Dziękuję za uwagę. Dowódcy posłów sztandarowych, sztandary odprowadzicie. Końca nasza strona uroczystość. Chciałabym teraz wszystkich państwa zaprosić do wysłuchania wystąpień naszych wspaniałych gości. I pierwszą panią, którą poproszę o zabranie głosu, to będzie pani senator Alicja Zając. Bardzo proszę. Ekscelencjo, książę biskupie, kolego pośle, szanowni państwo goście, drogie panie dyrektor, szanowni państwo uczący w tej szkole, młodzieży, która tam przebywa w klasach. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważnym akcentem nie tylko dla miasta Jasła, nie tylko dla szkoły, ale również dla nas wszystkich. Przybliża nam postać wielką, o której mówił w kościele ksiądz biskup, o której mówił pan Hak i którą my znamy. Kilka lat temu świętej pamięci senator Stanisław Zając zgłosił do ówczesnej pani burmistrz inicjatywę nadania jednej z ulic imienia generała Józefa Hallera. Inicjatywa ta nie została przyjęta. Nigdy tego nie zrozumiał,
podobnie jak ci, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tej inicjatywy. Dzisiejsza uroczystość jest dlatego dla mnie szczególna, bo jest to jakby wypełnienie testamentu mojego świętej pamięci męża. Chciałabym z tej okazji wręczyć medal Senatu pamiątkowy, na którym są zawarte słowa: dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem. Te słowa wpisują się w życie generała Hallera i w ten napis, którego wcześniej nie znałam, a który zobaczyłam dzisiaj na pamiątkowej tablicy. Tym bardziej jestem wzruszona i bardzo proszę panią dyrektor o przyjęcie tego medalu. Żeby nie było tak smutno, za pracę tej szkoły, z którą miałam zaszczyt współpracować jako radna Rady Powiatu w Jaśle i za to, że przygotowuje wspaniałych młodych ludzi do pracy służebnej, do usług, z których również ja korzystam, żeby schludnie wyglądać jako reprezentant tej ziemi, jasielskiej ziemi, której mam zaszczyt być przedstawicielem w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec bardzo przepraszam, ale o godzinie 14 odbywają się uroczystości pogrzebowe teścia posła Bogdana Rzońcy, w których będę uczestniczyć. Także pożegnam państwa, życząc dalszej wspaniałej uroczystości. Inicjatorom bardzo serdecznie dziękuję i księdzu biskupowi za podkreślenie rangi tej uroczystości i piękną homilię, która przybliżyła nam postać wybitną generała Józefa Hallera. Dziękuję. Dziękuję. Pana posła, wcześniej senatora Stanisława Biodrowicza. Serdecznie dziękuję. Ojcze, szanowna pani dyrektor, wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami i młodzieżą zespołu szkół usługowych i spożywczych od dziś imienia generała Józefa Hallera w Jaśle. Dostojni goście na czele z księdzem, ekscelencją księdzem biskupem. Droga młodzieży, drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Wielki to zaszczyt móc uczestniczyć, śmiem tak powiedzieć, najważniejszej uroczystości w życiu tej szkoły. Najważniejszej, bo nadanie imienia wybitnego człowieka, generała Józefa Hallera. Również podniosłą uroczystością było poświęcenie i przekazanie sztandaru. I jakże ważna część dzisiejszej uroczystości, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi. Serdecznie dziękuję pani dyrektor za umożliwienie uczestnictwa w tych podniosłych uroczystościach. Ze wzruszeniem odebrałem wczoraj telefon od pani Ewy Haller. W dłuższej rozmowie byłem niezwykle wzruszony tym, gdy przybliżyła mi okoliczności życia pana generała Hallera. W dużej części fakty z życia pana generała w pięknej homilii podkreślił ekscelencja ksiądz biskup, jak również i wcześniejsi mówcy. Dzisiejsza uroczystość, jestem przekonany, że rozejdzie się szerokim echem nie tylko w Jaśle, ale i nieco szerzej. Ma ona szczególne znaczenie, jeżeli zważy się, w jakich czasach dziś przychodzi nam żyć. Kiedy coraz częściej mówi się o potrzebie zerwania z przeszłością, o budowaniu przyszłości, kiedy patriotyzm miesza się z nacjonalizmem, kiedy kwestionuje się podstawowe wartości, którymi na przestrzeni wieków żył naród polski, kiedy mamy do czynienia z wojującą ateizacją w życiu społecznym i publicznym.
jakże dobitnie dziś uzmysławia nam sylwetka generała Józefa Hallera, co w życiu jest ważne. Bóg, słowo, Bóg, honor i ojczyzna jakże świetnie charakteryzują osobę generała Józefa Hallera. Wspomniał o tym ekscelencja w homilii, zaangażowany w życie katolickie, człowiek wielkiego honoru i bez reszty oddany ojczyźnie. Dziś słowo honor znika powoli z życia publicznego. Próbuje się zdezawuować wszystkie wartości. Kwestionuje się nawet pojęcie prawdy, powiadając, że nie ma jednej prawdy, że jest wiele prawd. Generał swoją postawą pokazuje nam, czego my w życiu powinniśmy się trzymać i czemu powinniśmy być wierni. To szczególne wyrażnienie dla szkoły, ale też pragnę pogratulować wszystkim tym, w których umysłach zrodziła się idea nadania właśnie jako patrona tej szkoły generała Józefa Hallera. To szczególny znak czasu. Właśnie teraz pokazać, co w Polsce jest ważne, że tego, czym żyli nasi przodkowie, nie damy sobie z serca wyrwać. To szczególnie pod prąd tym wszystkim, którzy chcieliby nam zgotować inne życie, tylko bez wartości i, jak ostatnie totalitaryzmy dowiodły, życie do dramatów, donikąd. Drodzy Państwo, postać generała Hallera jest nobilitacją, jest wzorem dla młodych pokoleń. Jestem spokojny o młodzież tej szkoły, młodzież wychowywaną w duchu patriotyzmu, w duchu poszanowania wartości. Dziękuję tym wszystkim, którzy zadbali o to, żeby ta szkoła właśnie przybrała takie imię. Sztandar jest szczególnego rodzaju nobilitacją. Wokół niego skupia się społeczność szkolna. Pod kasłami na niej wyrytymi młodzież przygotowuje się do dalszego dorosłego życia. Serdecznie wszystkim inicjatorom i tym, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości, dziękuję i gratuluję. Wszystkim, którzy w tej szkole pracują, uczą się i pracować i uczyć się będą, szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję panu senatorowi i poproszę teraz dyrektora biura posła Bogdana Żolicy o zabranie głosu. Jest ona. Ale prosił, więc myślałam, że jeszcze jest. Wobec tego poproszę teraz pana Władysława Kuźmę, przedstawiciela Jasielskiego Oddziału Związku Solidariów. W imieniu Związku Sybieraków Oddziału w Krośnie i Sybieraków z Jasła serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie. Ja reprezentuję Związek Sybieraków i z wielkim wzruszeniem obserwowałem dzisiejsze uroczystości. Gratuluję pięknego patrona, sztandaru, pięknego pomnika. Pozwolę sobie zacytować wspomnienia Adama Grzymała Siedleckiego, który napisał i wydał w 21 roku, a więc tuż po bitwie warszawskiej, książkę pod tytułem Cud Wisły. Wydarzenie miało miejsce 17 sierpnia, a więc wtedy, gdy oddziały pod dowództwem
generała Hallera odparły szturm bolszewików na Warszawę, a dywizje dowodzone przez Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza Śmigłego atakowały tych wojsk sowieckich z Nadwieprza. Czytam fragment wspomnień. Ze wzgórka, z lunetą w ręku, przypatruje się bitwie generał Haller, wódz frontu. Idzie krok w krok z przednią tyralierą. Działa to na żołnierza wprost elektryzujący. Ze skóry się wydał, by pokazać wodzowi, że wart jest pod nim służyć. To też robota idzie jak taniec przy muzyce. Twarze wesołe, radosne, krok żwawy, gdzie im w głowie zmęczenie, gdzie odczucie trudu. Zwyciężamy, to przeradosne słowo tętni w sercach, czni w oczach, tęże w muskułach. Skupiamy się koło Ejnara wszyscy, oficerowie angielscy, włoscy, dziennikarze, adiutanci. Winszujemy mu, generał nie ukrywa zadowolenia. Do tej pory zysk 15 kilometrów, a jeszcze nie wieczór. Mińsk Mazowiecki odległo z tego miejsca 5 kilometrów będzie wzięty w godzinę. Chłopcy, naprzód! Niech żyje generał Haller! I cała nawała przenaprzód. Piechota, kawaleria, armaty, kulomioty, tanki. Nie zapomnę podziwu i gratulacji, jak generał Haller, dowódca frontu północnego, otrzymał od oficerów cudzoziemskich. Takie antydzieło bojowe nie zawsze się trafia na wojnie. I tylko zawodowi pracownicy walki umieją je ocenić w pełni. Do końca życia nie zapomnę chyba tego wniebowzięcia, jakie widziałem wówczas na twarzach ludzkich w wyzwolonym Mińsku Mazowieckim. Twarze wniebowzięte, patrzone w wojsko, jak w jakiś cud. Cud Wisły. Dziękuję za uwagę. Za zabranie głosu i poproszę jeszcze teraz panią dyrektor szkoły z Jurczyc, panią Teresę Szczyt. Szanowni goście, ja w imieniu Towarzystwa Pamięci generała Józefa Hallera, które powstało w Jurczycach w 2000 roku, chciałabym przekazać na ręce pani dyrektor książki, które myślę, że wzbogacą wiedzę młodzieży na temat postaci generała Józefa Hallera i że da to początek kolejnemu miejscu na mapie, miejscu pamięci o generale Józefie Hallerze. W Jurczycach jest Izba Pamięci, która szerzy właśnie taką pamięć, szerzy wiedzę wśród dzieci, młodzieży, więc myślę, że skoro mamy nową szkołę o imieniu generała Józefa Hallera, będziemy współpracować i szerzyć wiedzę wśród młodzieży. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o głos pana starosty Jasińskiego, pana Adama Pińczyka. Ekscelencjo, księże biskupie, wraz z duchowieństwem, szanowny panie pośle, szanowna pani dyrektor, z całą społecznością szkolną, nauczycielami, wykładowcami, pracownikami, radą rodziców, moim przede wszystkim uczniami, szanowni państwo zaproszeni goście, samorządowcy, służby mundurowe. Szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, aby wspólnie świętować i być świadkami wielkiego wydarzenia. Nadanie szkole sztandaru imienia generała Józefa Hallera. Sztandar to znak tożsamości i wspólnoty. Łączy ludzi, którzy wyznają te same wartości i mają podobne dążenia. Sztandar to zaszczyt i duma, ale też obowiązek i wyzwanie.
Sztandar urzeczywistnia jedne z najważniejszych dla człowieka wartości, takie jak honor i patriotyzm. A poprzez to, że zostaje poświęcony, zyskuje poza wymiarem świeckim jeszcze wymiar religijny, co jest dodatkowo powodem oddawania mu czci. Wielokrotnie mogliśmy zaobserwować, jak wielcy tego świata, przywódcy wielkich państw, dowódcy wielkich armii, chylą czoła przed sztandarem, a często przez nim klękają i całują jego płatę. Znamy z historii, jak wielkim heroizmem, odwagą i męstwem wykazywali się żołnierze broniąc swojego sztandaru i wartości, które reprezentuje. Jak bardzo narażali swoje zdrowie i życie, starając się odzyskać utracony sztandar. Dzisiaj nikt od nas nie wymaga takich ofiar i poświęcenia. Nikt też nie chce wykradać nam naszego sztandaru. Ale wiele często się go wyrzeka, zapominając o wartościach, które symbolizuje, różnie tłumacząc sobie te wartości, dopasując je do sytuacji własnej korzyści. Wielu nie tylko młodych ludzi dzisiaj staje w swoim życiu przed problemem wyboru, które wartości traktować jako priorytetowe, czy wartości konsumpcyjne, materialne, czy wartości moralne. Mówiąc o wartościach moralnych, należy zwrócić uwagę, że ich treść czerpiemy z wiedzy, kultury, wiary, naszej historii oraz postaw i zachowań wielkich postaci naszych przodków. Dlatego tak bardzo są potrzebne dzisiaj nam autorytety i wzory do naśladowania. Takim autorytetem i wzorem cnót patriotycznych jest bez wątpienia postać patrona szkoły, generała Józefa Hallera. Widzimy w tym wielkim Polaku człowieka, który swoim postępowaniem bezgranicznie podporządkował interesowi ojczyzny i obywateli. Widzimy wielkiego dowódcę, człowieka, który potrafi budować wielkie strategie, wybiegając daleko w przyszłość, nie poprzestając na sukcesie dnia dzisiejszego. Widzimy człowieka, który potrafi zjednywać sobie ludzi, kierować ich postępowaniem, biorąc na siebie odpowiedzialność za losy swoje i innych ludzi. Wierzę głęboko, że społeczność Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle właściwie rozumie znaczenie tych wartości w życiu człowieka i wyraża je m.in. poprzez solidną naukę, uczciwą pracę dla dobra wspólnego i na chwałę i pomyślność naszej ojczyzny. Dzisiejsza uroczystość to również doskonała okazja do wyrażenia wielkiego uznania i złożenia podziękowań wszystkim, którzy przez lata pracowali w tej szkole, przygotowując młodzież do wejścia w dorosłe życie, krzewiąc postawy patriotyczne i ucząc hierarchii wartości. Wszystkim, zarówno obecnym na dzisiejszej uroczystości, jak też nieobecnym, serdecznie dziękuję. Pragnę również w tym uroczystym dniu na ręce pani dyrektor złożyć w imieniu własnym, zarządu powiatu, pracowników starostwa powiatowego w Jaśle najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności szkolnej. Życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym, wytrwałości w dążeniu do celu. Na pamiątkę dzisiejszej uroczystości przekazuję lampę naftową, której światło chciałbym, aby rozświetlało umysły i serca wszystkich, którzy z tą szkołą się zetkną, również do wdzięczności bukiet kwiatów. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za tak piękne wystąpienie i uświetnienie jeszcze tej naszej uroczystości i za piękne życzenia. Myślę, że jako cała Rada Pedagogiczna będziemy się starać, żeby temu sprostać. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę uprzejmie. Dzisiejszej uroczystości, Panie Ministrze Uroczystości, Podkarpacki Kurator Oświaty skierował na ręce Pani Dyrektor list następującej treści. Pani Renata Skórka, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, grono pedagogiczne, drodzy uczniowie i rodzice, zaproszeni goście.
W uroczystym dniu nadania szkole imienia oraz poświęcenia i przekazania sztandaru składam wszystkim Państwu serdeczne gratulacje. Nadanie szkole imienia generała Józefa Hallera to znakomity pomysł utrwalenia pamięci tego wspaniałego żołnierza i patrioty, dla którego miłość do ojczyzny była drogowskazem życia. Jego postawa, odwaga i wierność ideałom oraz cechy charakteru są do dziś wzorem do naśladowania. Otrzymujecie Państwo sztandar, który jest symbolem najważniejszych dla każdego Polaka wartości: patriotyzmu, honoru, męstwa, bohaterstwa i nigdy nie przerwanego zobowiązania wobec ojczyzny. Na sztandar się ślubuje i przysięga. Będziecie go wystawiać podczas poszczególnych podniowych swych uroczystości szkolnych i państwowych. Bądźcie go godni. Serdecznie gratuluję pięknie zapisanej karty w działalności Waszej szkoły. Życzę satysfakcji z dotychczasowych dokonań, dalszego rozwoju, realizacji marzeń, a także by podejmowany trud był źródłem szacunku i uznania środowiska. Nauczycielom życzę nieustającej pasji w dążeniu do osiągania jeszcze lepszych efektów, radości i satysfakcji sukcesów uczniów oraz wiele szczęścia w życiu osobistym. Uczniom życzę znaczących osiągnięć w nauce, spełnienia marzeń i należytego spożytkowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtasz. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, w imieniu burmistrza miasta Jasła chciałem pogratulować całej społeczności szkolnej na czele z panią dyrektor tak wspaniałej uroczystości, która jako nauczyciel wiem wymagała ogromnego wysiłku, ogromnej pracy. Myślę, że patron patrzy na nas z góry i wyraża głęboki aplauz w związku z tą uroczystością. Pod pomnikiem mieliśmy takie jakby akcenty jasielskie. Pan Wiesław Hab wspominał, że w okresie międzywojennym generał Haller zaszczycił nas trzykrotnie obecnością w Jaśle. Ja chciałem powiedzieć tutaj, że w tej chwili w Jaśle współcześnie mamy dwa akcenty hallerowskie. Raz jest to Wasza wspaniała szkoła, drugi raz w marcu 2012 roku Rada Miejska Jasła nadała jednemu z rond przy ulicy Metzgera również imię generała Józefa Hallera. Także myślę, że macie jakiegoś takiego brata bliźniaka w tym rondzie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i życzę całej społeczności szkolnej sukcesu. Dziękuję. Dziękujemy dla Pana Decyzjonalnego bardzo serdecznie podziękowania dla Pana Burmistrza. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszam teraz Państwa do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Życzę miłego odbioru i niezapomnianych wrażeń.
Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż. Legiony polskie dźwignęły go wzwyż, przechodząc góry, doliny i wały, do Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Urodził się człowiek, którego imię legendą wkrótce się stało. Trzeba widzieć Jurczyce, słoneczny dzień letni pod szafirowym niebem. Pośród pól złacanych pszenicą, wysrebrzonych żytem. Pośród maków czerwonych i głębokiej zieleni łąk. By zrozumieć urok tej ziemi, trzeba spojrzeć w dolinę Wiśle dalekiej, ku ciemnym lasom, kryjącym klasztor bielański. Jest jakaś nuta wolska w tej ziemi, dziwnie wicująca z renesansem zygmuntowskiego Krakowa i jego wolską tradycją. Jest jakaś bezgraniczna rozrzutność, bogactwo kwiatów i barw, dojność lasów i łąk. Słońce krakowskiej ziemi musi tętnić w żyłach tych, którzy w jego blaskach wyrośli. Józef Haller wyniósł z rodzinnej wioski to słońce, któremu echem żywym świeciło w długiej pielgrzymce.
Matce zawdzięcza generał wszystko, co wyniósł spod rodzinnej strzechy. Wszystko, co uczyniło z niej człowieka i bohatera. Gdyby nie ona, Polska nie miałaby Larańczy, Kaniowa, Murmania, nie miałaby armii Hallera. Nie miałaby wreszcie komu z taką siłą i prawem powierzyć honor Polaków. Już strzelecki mundur i karabin dali, więc matczyną ręką jeszcze dałam mu medalik. Nie potrafię go zatrzymać i choć serce boli, wiem, że trzeba, aby poszedł wyrwać nas z niewoli. Panno jasna, bez twej łaski na nic tarcze i pancerze, i fortece lną w gruzy, i bezbronni są żołnierze. Litościwa wstaw się pani tam do najwyższego tronu, za mym chłopcem, który idzie do legionów. Gdy w okopach walczył będzie, swoim płaszczem osłoń pani mego chłopca, który idzie z legionami. Jedna matka wykarmiła, a gdy zdrowy wyrósł, druga matka, Polska wzywa, by jej wolność przyniósł. Lecz gdy ruszy tam, gdzie kule i szrapnele gęstwa będą bronić go od złego, dwa błogosławieństwa. Dobra pani Częstochowska, w swojej ogromnej łaskawości weź w obronę legionistę, który idzie ku wolności. Świat cały śpi spokojnie,
i wcale o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie. Z piosenek nasze życie wesołym śmiechem tryska, lecz każdy tęskni skrycie, gdy mu się przyjrzeć z bliska. Wojenka, dumna pani, żołnierzy swych nie pieści, jak kulą go nie zrani, to zgubi gdzieś bez wieści. Jest piękno i prawda. Pocztówkę tę napisał Staś Kołodziejczyk do swojej ukochanej. Żegnam panią, idę przelać krew, walczyć w obronie ojczyzny, cierpieć dla niej głód i chłód. Może kula nielitościwa odbierze mi życie, ale broni śmiertelnie, lub bagnet przebije me serce, które tak bardzo panią kocha. Więc rzekłam panią, bo nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy zobaczę te cudne oczy, ten piękny głos, czy usłyszę. Ale Bóg dobry, może wrócę. Nie wiem. Zawsze ten sam Staś, żołnierz polski. Przystąpił kwiat na
ziemi swą. Już przekryt Bogi mają, że nasze lato jest już już. Cóż ci teraz nam jaśnie uda, gdy z mojego wrócisz do dziewczyny swego. Cóż ci teraz nam jaśnie uda, gdy z mojego wrócisz do dziewczyny swej. Ja się boję, nic nie trzeba już. Generale, gdy Polskę okowano w pęta, gdy jak wielkie więzienie zamknięta, żyła w męce pod grozą stryczka i bagneta, któż stanął na jej straży? Żołnierz i poeta. Obaj w duchu zbratani narodowym czynem, ojczyźnie żyw oddali, wzgardzili wawrzynem. Pieśń poety, żołnierza bohaterskie blizny jednym wołały krzykiem o wolność ojczyznę. Generale, gdziekolwiek w krucjacie tej wojny stanął na posterunku polski żołnierz zbrojny, tam stawała się Polska. Tam od krańców świata biegli z bronią rodacy jak stara skrzydlata. Stąd z Sybiru, z dalekich Ameryki lądów, spod nieba wielkiej Francji, spod zaborczych rządów, szli zwyciężać i ginąć, i ziścić dzień cudów w tej głoszonej przez wieszcza świętej wojnie ludów. Generale, jak niegdyś dziś pod twym przewodem żołnierz polski z obczyzny łączy się z narodem. Ciągnie armia zwycięska, od bitwy krwawa, a nad nią leci w glorii wielkopomna sława. Rozwija dumne skrzydła, rzuca laury liście i zwoje kraj cały na ich i twe przyjście. Generale, w ojczyźnie wielkiej i szczęśliwej o was będą mówili. Czas, który ubiera zasługę w nieśmiertelność, i imię Hallera położy obok imion, co ustami matek soczyć będą ojczyznę w sercach polskich dziatek. I przeszłość bohaterską pokazywać w chwale, a to będzie twój największy laur, generale. Lutego 1920 roku generał Józef Haller zwrócił się do żołnierzy i mieszkańców Pomorza. Oto dziś
dzień krwi i chwały. Jestem dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały. Nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad Morzem Polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Cześć tym, którzy w tej wojnie polegli. Cześć żyjącym, którzy pracą, trudem i znojem walczą w szarej codziennej walce życia. Cześć całemu narodowi polskiemu. To wódz. Na palcu spiona złota. On właśnie panem młodym będzie. To kraj zawiera z morzem ślub. Wódz głos podniósł, pierścień chwale cisnął. I odtąd jest to morze z orłem związane horyzontu pęgą. Słowem rozkazu i przysięgą. Tylko deszcz ciągnie. Bezkres, morze. Tylko generał szkwało bryzga, mówi o ślubie i honorze. Narodu, co za wolność ginąć zwykły. Barwa żyńskie wolne wschodnie są topór, knut i stryk. Pod nogami nędznej dziczy, ziemia wolna rwą za krwią. I od czerni nie jest niczym, grzmi bluźnierstwo, zdepcze ją. Wstań ofiarną mordę białą, zbawić ludy jeszcze raz. Marsz Polanów pole chwały. Dzień triumfu wzywa nas. Znamy woru szlachty krwawy, dzień wischański znaki hord. Od Kijowa do Warszawy trup i żagiel, krew i mord. Polska bitwo, pieśni czynu, niech brzmi w niebo pacierz twój. Nie za marny liść Wawrzynu, za ojczyznę idzie w bój. Ginę spoko oszalały, na biesiadę mu wróczych staje. Kto was żołnierz? Naród cały. Gdzie wasz obóz? Cały kraj. Kto padł w bitwie, nie umiera. Jemu w sercach wiecznie trwać. A zwycięzcą pieśń Hallera wolnym życiem będzie grać. Oh,
Do zwycięstw nas prowadził Bóg. Krew swą na harcerze daliśmy w ofierze, światu rzucili w twarz. Nad Wisłą my trzymamy straż. Praojców śladem szliśmy w tropy. Nie dali ziemi, skąd nasz ród, nie żadna pomoc Europy, lecz my sprawili Wisły cud. A w nas harcerskie serce bije, więc pójdziemy naprzód, nigdy wstecz. Zginiem z okrzykiem, niechaj żyje, bo Polska to jest wielka rzecz. Polskiej, we Francji, błękitny generał, człowiek, który przywrócił Polsce Pomorze. Do końca życia przebywał na emigracji i całym sobą tęsknił za ojczyzną. Po latach napisze do żony bratanka Cezarego Ewy. Mam szczęście gościć moją siostrę, czując tak bliskość miłej ojczyzny naszej Polski. Od Morza Bałtyckiego i Odry, aż po tatrzańskie szczyty i nadburzańskie i niemeńskie łany. Mam nadzieję, że nic nie przeszkodzi w pielgrzymce do Polski, do ziemi, z której wyrasta nasza rodzina. I będę miał możliwość zobaczyć ojczyznę i was kochanych oraz wszystkich przytulić do serca. Zachwyca mi ten świat, a serce tęskni.
ucichły odgłosy bolszewickiej nawałnicy, a Polacy mogli znowu poczuć oddech wolności. Anonimowy autor we wstępie do śpiewnika dla młodzieży polskiej zwrócił się do niej słowami. Na ciebie, kochana młodzieży, zwrócone są dzisiaj oczy całego narodu. Bo gdy wśród huku armat, wśród łez i strumieni krwi ojczyzna z grobu powstaje, kiedy jutrzenka wolności nam świtać poczyna i kiedy po długiej, męczeńskiej walce duch nasz uciśniony zwycięstwo odnosi, od ciebie zależy, jaka będzie przyszłość narodu i czy wolność na zawsze już przy nim zostanie. Pamiętaj, że ty skarbem masz być swej ziemi, że zawsze masz być gotową do obrony swych gniazd. Ukochaj i te pieśni, które ojcowie zostawili ci w spuściźnie. Wiedz, że w pieśni tkwi dziwna siła i moc, która cię zdolna rozbudzić, zapalić do czynu i rozniecić w tobie świętą miłość kochanej ojczyzny. Się łyska w ogóle. A czy jesteś tu w jego końcu?
imieniu całej społeczności szkolnej pragnę najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie swoją obecnością w tej historycznej dla naszej szkoły chwili. Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do dalszej wytężonej pracy dla dobra młodego pokolenia i naszej ojczyzny. Chciałam na ręce naszych wspaniałych dobroczyńców złożyć bardzo gorące podziękowania za wszelką pomoc i wsparcie, bez których nie zdołalibyśmy przygotować dzisiejszych uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję w stronę władz powiatu jasielskiego, dzięki którym uroczystość odbyła się w odnowionym budynku naszej szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi oraz księdzu proboszczowi za mszę, modlitwę i poświęcenie tablicy pamiątkowej i sztandaru. Dziękuję kapitanowi Bogusławowi Antasowi za przewodzenie uroczystości. Harcmistrzom, panu Jackowi Smolikowi i panu Wiesławowi Chapowi, przedstawicielom muzeum, wojskowi i orkiestrze za uświetnienie naszej uroczystości. Dziękuję pani magister Małgorzacie Czeluśniak i innym pracownikom MDK-u za pracę z naszą młodzieżą i pomoc w opracowaniu części muzycznej. Wszystkim pracownikom i młodzieży naszej szkoły serdecznie dziękuję za wytężoną pracę w celu przygotowania dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie i zapraszam na obiad pod szkołą. Będzie stał autobus, więc zapraszam do autobusu, podjedziemy do restauracji Perła, gdzie zapraszam wszystkich na uroczysty obiad. Ale jeszcze wcześniej, proszę Państwa, tutaj obok sali jest taka ekspozycja przygotowana i zapraszam do zwiedzenia, żeby zobaczyć, jak nasza młodzież przygotowywała się do dzisiejszej uroczystości, a poza tym, jak układa się nasza współpraca z Muzeum Regionalnym CIOS. Także zapraszam do jedynki i do autobusu. Dziękuję.